Dzień dobry, dzień dobry. Ktoś jest? Kto pierwszy? Jeszcze nikt. Czy Zosia i Basia już są? Widziałam piękne przygotowanie. Czy kto jest pierwszy? Kto jest pierwszy? Dobra. Tu okej, wszystko widać. Tutaj też widać, widać. Czekajcie, trochę przesunę, bo jakiś cień tutaj się rzuca. Tak będzie chyba lepiej. Jesteśmy, dobrze, pięknie. Dzisiaj biedroneczki wiosenne. Dzisiaj wiosenne biedroneczki. 17:01, zegarek pokazuje nawet. Dobra. To słuchajcie, co? Kto jeszcze z nami dzisiaj będzie robił? Kto jeszcze będzie robił, bo nie wiem nawet. Dobrze. W każdym razie my robimy. My robimy. Zaczynamy. Bierzemy się do pracy. Jak ktoś będzie chciał, to sobie jeszcze później do nas dołączy albo obejrzy, ok? Także dziewczyny, talerzyk. Zaczynamy od talerzyka, będą biedroneczki. Talerzyk widziałam, macie. Papiery kolorowe widziałam, macie. Klej, nożyczki też. I mazaczki również. Także wszystko jest. Ozdoby niekonieczne, ja tak sobie położyłam, żeby może się przydadzą, może nie. To słuchajcie, widziałam, że macie tam większy talerzyk. Będziemy sobie na początek przyklejać czerwoną karteczkę. Więc musimy sobie nasz talerzyk odrysować na karteczce. Jeżeli nam się cały talerzyk nie mieści, to najpierw odrysowujemy sobie to tyle, ile nam się mieści, na przykład w ten sposób, a później drugą stronę i łączymy, ok? Dobra, jak ktoś nie ma papieru kolorowego, to może talerzyk po prostu. Moment jeszcze. Ach, dobra, Franio i Zuzia jeszcze, dobrze. To jeszcze moment. A dziewczyny już możecie sobie odrysowywać talerzyk, bo widziałam, że macie trochę więcej roboty, bo macie większy talerzyk. Bo macie większy talerzyk. Tak najprościej. Położyć sobie i odrysować. Czekamy na Zuzię i Frania. Ja już sobie tutaj odrysuję. O, ktoś jeszcze się pojawił. Czy na kogoś jeszcze mamy czekać? Dajcie znać. Dajcie znać, czy czekamy, czy jedziemy. Tarararam, tarararam. Jakoś ciemno się zrobiło. Już jesteście. Dobra, ok. Dobra, Zuzia, Franie gotowi. Czyli tak, talerzyk. Odrysowujemy kółeczko w kształcie talerzyka na czerwonej kartce. Jeżeli nie mamy kolorowego papieru, to kolorujemy. Jeżeli mamy większy talerzyk, to musimy połączyć sobie papier, tak żeby nam się ładnie przykleił. Cześć Emilka, czy jest Oliwia też robi? Myślę, że tak, bo dziewczyny kupiły kolorowy papier, także też są przygotowane. Lucek, jesteś zainteresowany biedronkami? Bo jest wszystkim zainteresowany zawsze. To przypominam, odrysowujemy, przyklejamy. Działamy, działamy. O, jeszcze dobra, Aga, jeszcze jak. Super, bardzo się cieszę. Wycinamy. I tu jeszcze do mnie pisze. Nie możemy cię znaleźć. Oczekajcie, to jeszcze wyślę linka. Zobaczcie, wszyscy spóźnialscy. Ok. To już wysyłam linka. I jedziemy dalej, bo Zosia i Basia to już pewnie mają przyklejone. Dobra. Ciach, ciach, ciach. Wysłałam linka. To zaraz jeszcze dołączą dziewczyny. To jeszcze raz od początku szybciutko przypomnę. Robimy dzisiaj biedronki. Bierzemy talerzyk. Odrysowujemy sobie nasz talerzyk na czerwonej karteczce. Ok, cześć, cześć. Albo jak nie mamy papieru kolorowego, to malujemy na czerwono mazakiem, kredką, jak chcecie. A jak mamy większy talerzyk niż kartkę, to musimy połączyć. Dobra, koniec gadania, do roboty. Gdzie to odrysowałam? W ogóle nic nie widzę. A, bo nie odrysowałam chyba. Nie, odrysowałam, dobrze. Ale to się jakoś za lekko.
To ja sobie odrysuję mazakiem, może, żeby widzieć. Tarararam. Talerzyk lub, jak mówiłam wcześniej, wystarczy, że będziecie mieć wycięte kółko z kartonika albo ze sztywniejszej karteczki. Jak ktoś teraz włączył, nie wiedział, że robimy biedronki, to też zostawię ten filmik zapisany. Bo te plastyczne mogę tutaj zostawiać dla Was, a tych tanecznych nie mogę, dlatego wrzucam filmiki na YouTube'a z różnymi tańcami. Szkoda, że teraz na dworzu nie można nagrać. Ale będę nagrywać też na dworzu później. Dobrze. Prosto wycięłam? No, prosto, dobrze. Przyklejamy. Tutaj nie ma znaczenia, która strona, na którą stronę talerzyka czy kółeczka Waszego przykleicie, bo i tak będzie wszystko zalepione. Dużo kleju, żeby się przykleiło. Oliwka, czy mama też Ci kupiła zapas kleju? Do klejenia? Dobra, jak odrysowaliście, to pamiętajcie, że ołówek albo mazak pod tym dajcie, to nie będzie widać linii. O, biedroneczka! Przyklejona! Ta biedroneczka będzie bardzo prosta do zrobienia, ale bardzo efektowna i śliczna. Biedronki w ogóle są bardzo ładne. Ja to sobie coś krzywo wycięłam, to sobie trochę poprawię. Żeby mi talerzyk biały nie wystawał. Taram, taram, taram. Mamy tułów naszej biedronki, tym sposobem jest gotowy. Teraz go sobie odłożymy, jak macie przyklejony. I teraz Wasz wybór. Albo jak wolicie, możecie kropki malować mazakiem. Możecie kropki powycinać z czarnego papieru, ja będę wycinać. I ja mam taki plan, żeby sobie zrobić i mniejsze, i większe kropeczki. Jakie chcecie. Ale tak pomyślałam, że będzie ładnie wyglądać. Ja mam oczywiście zakrętkę do mojego kleju, więc sobie tak narysuję jedną przykładową od wielkości kleju. Ale nie wiem, czy nie będzie za dużo. No może ze dwie takie większe zrobię, a resztę zrobię mniejsze. Jak chcecie mieć wszystkie takie same, to wtedy, jak już sobie wytniecie pierwszą, to od tej pierwszej odrysowujecie następne, nie? Co tam, jak udostępniasz? Ach, filmik, dobra. Znowu tak narysowałam, że nic nie widzę. A, tu są. Takie problemy. Hopsa, hopsa. No, duża ta kropka ma. Jak macie jedną, to sobie najpierw przyłóżcie, czy będzie... A nie, no zobaczcie, moja chwilowo jest taka, ale ja zrobię różnej wielkości. Będę mieć dwie większe. Mamy tutaj fanów plastyki, mamy osoby, które wolą tańce. Mamy też takich, którzy lubią jedno i drugie. Co mnie bardzo cieszy. Ale dla każdego coś. W ogóle, tak jak w międzyczasie jeszcze powiem, że jestem też po szkoleniu sensoplastyki. I tak się zastanawiałam, czy byłoby w ogóle zainteresowanie takimi zajęciami, bo sensoplastyka to jest dużo brudzenia się, ale bardzo fajnego i bardzo wartościowego dla dzieciaków. Także jakbyście, nie wiem, chcieli spróbować, to dajcie znać, co też możemy zrobić sensoplastykę kiedyś. A jest super na te czasy, bo tam się używa tylko, naturalnych składników wszystkich spożywczych, także w ogóle petarda. A wycinamy kropki. Ale nie wiem, czy to by miało tak rację bytu, tak przez ekran, bo to wszyscy by musieli sobie sami przygotować, wiadomo. Ale tak mi przyszło do głowy, że
na obecną sytuację byłoby fajne. A jak ktoś ma ogródek, to już w ogóle. Dobra, jak tam wasze kropeczki? Ja teraz sobie robię mniejszą. O, taką malusieńką robiłam teraz, że nie wiem, czy ją dojrzę. Biedroneczki. A ciekawe, czy wasze baranki i zajączki jeszcze stoją, co? Na pewno były ładną... baranki, owieczki. Na pewno były ładną ozdobą na święta. Moja owieczka stała całe święta. Dobra, kto rysuje, ten ma łatwiej. Kto wycina, ten, jak ja, ten ma, ma trudniej i wolniej robi. Tak, moje kropki będą zdecydowanie różnej wielkości. Możecie, wiecie też, ile kropek narysować albo przykleić. Tyle, ile macie lat. No ja tyle nie będę przyklejać, bo się nie zmieszczą tutaj. Ale jak macie lat 6, to możecie przykleić na przykład 6. Ktoś ma 6 lat? Cześć Aga, robimy biedroneczki dzisiaj. Możesz siostrzenicy pokazać, powiedzieć. Jeszcze zrobię troszkę większe. To tak na oko wycinam teraz te kropki, nie wiem, czy będą... Dobre, będą. O, te są trochę mniejsze, dobrze. Wrzuciłam wam też wcześniej, bo po naszych zajęciach nagrałam tą nową piosenkę, Mueve la colita. Także możecie sobie tańczyć. Kropeczko, coś nieforemna mi wychodzisz. No, mamy. Dobra, wycinajcie i malujcie. Jeszcze tylko opowiem, że zrobimy sobie taką kreseczkę, żeby było widać, że są skrzydełka na naszej biedronce. Możecie ją też wyciąć kreseczkę, linię z papieru możecie narysować, ja sobie narysuję akurat. Tutaj sobie ułatwię trochę. Tu sobie ułatwię. Trochę grubszą sobie. Mniej więcej w połowie. Troszeczkę będzie rozchodziło do ogonka. Dlatego zrobię taki, że wam pokazuję, trójkącik. Tarau, tarau. Cześć Mati! Przyszedłeś na biedronki? Tak na razie. I przyklejamy nasze kropeczki. Ciekawe, że ktoś przykleja tyle, ile ma lat. No ja nie. Hopsa. Pierwsza. Ja nie przyklejam ich sobie tak symetrycznie bardzo jednej obok drugiej, tylko takie porozrzucane. Bo ja bym jakoś tak wolę taki artystyczny nieład. Ale możecie przykleić, jak sobie życzycie. I dlatego też zrobiłam różnej wielkości te kropeczki po mojemu. No, na razie mam tyle, ale jeszcze chyba sobie ze dwie wytnę. Jak tam wasze kropeczki? Czy będziemy mogli robić dalej? Uj.
cisza, wszyscy pracują. Wszyscy w skupieniu pracują. Ja też. Tylko, że muszę coś do Was mówić, żeby nie było takiej, ja wycinam, dobra. A to Ty piszesz, Agnieszka, czy córeczka? No teraz nie wiem. Dobra, ja muszę coś mówić, żeby nie było ciszy. Prawda? Bo tak dziwnie. Dobra, ja wycinam i przyklejam. Martynka, piszesz sama. O, a Martynka, ile ty masz lat? Ciekawa, kto jest tej najstarszy. No nie, pewnie ja. Martynka, napisz, ile masz latek. Bo jak już piszesz sama. Słuchajcie, moja biedrona na razie wygląda tak. Fajne, nie? Mi się podoba. Dobra, to czekam. Czekam na Was. Bo następnym krokiem, który będziemy robić, to będzie główka. A biedronka ma główkę z czułkami, prawda? Dlatego zrobimy sobie teraz główkę i czułka czarne. Czarne. I teraz, moi drodzy, nasza główka będzie połową koła. Możemy sobie tak przymierzyć przy papierze, jakiej chcemy mniej więcej wielkości, żeby była ta główka. I tak sobie ją narysować, żeby nam tu pasowała do talerzyka. O, papier trzymamy tylko, żeby nam się nie kręciło. I wycinamy. Korita. Teraz ta piosenka im po głowie chodzi. Wszyscy wycinają, przyklejają. Patrzę tutaj, zobaczę, czy co tutaj się dzieje. La 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 la. Dobra. Czy ktoś już ma główkę tak jak ja? Piszecie, to Wam powiem, co dalej. Teraz tak, słuchajcie. Jak chcecie, żeby Wasza biedronka miała główkę w ten sposób, ja tak sobie właśnie przykleję, należąco, to przyklejacie pod talerzykiem kawałek, tak żeby wystawała. Jak chcecie, żeby była na stojąco, to zaginacie i przyklejacie do góry, tak żeby było zagięte. Chociaż może ja zrobię tak na stojąco. Jak uważacie? Od Was zależy, jak chcecie, żeby Wasza biedronka patrzyła. Teraz zmieniam koncepcję i robię tak. Ojej, jak ja to przykleiłam? Nie tutaj. Wprost skrzydełek, prawda? Naprzeciwko ogonka musimy przykleić. A ile mamy kropek w ogóle? 1, 2, 3, 4,
9, moja ma 9 kropek. Czy ktoś ma 9 lat? Piesek też jeszcze nie ma 9. Dobra. Kto ma główkę? Wycinamy czułka. Czułeczka, możecie zrobić po prostu paseczki. Mogą być paseczki, tak od razu wam pokażę, kuleczką na końcu. Mogą być takie, mogą być same paseczki, jak chcecie. Trochę większe wyszły, to sobie zmniejsze. O, i słoneczko za okienkiem. Czułki montujemy albo tak, jak mamy stojącą biedronkę, albo na płasko, jeżeli leżącą, albo możemy też tutaj wtedy tak postawić, jak sobie życzycie, jak zawsze. Ile wy już pięknych rzeczy zrobiliście, co? Te, co my robiliśmy, tęcze robiliśmy na pewno. Jednorożca robiliśmy. Owieczkę i zajączka. Tak, i teraz biedronkę. Czy o czymś zapomniałam? No nie. Taram, główka z czułkami. I teraz po co mówiłam o białym papierze, wam powiem. Bo na czarnym nie da się chyba za bardzo namalować, co? Chyba, że macie inny kolor, wybraliście. Nie da się za bardzo namalować oczu, dlatego je sobie wytniemy z białego na przykład, albo możecie z innego, z różowego, z niebieskiego. I po prostu je przykleimy. I tutaj znowu, bo część ma takie oczka, widziałam, piękne, samoprzylepne, mogą być takie. Ja Martynka, tam Martynka piszesz. A miałeś napisać, Martynka, ile masz latek? Takie oczy czy za wielkie? Dobre. I narysuję sobie w nich czarne kuleczki, czyli źrenice naszej biedronce. Jak jajko te oczy moje wyglądają. Spójrzcie. Takie mam oczka. Zobaczcie, mieliśmy do tego tak mało materiałów, a takie urokliwe te biedronki wasze będą, śliczne. Za jedna. Na oko, drugie oko. Moja już ma oczy. Moja już ma oczy. Ale ja moje jeszcze wytnę. O, z czerwonego uśmiech, co? Co wy na to? Sobie jeszcze wytnę uśmiech. Jeszcze nam zostaną nóżki. Zdążymy? Zdążymy. Nie zdążymy, bo tak generalnie po pół godzinie zawsze Facebook, no to właśnie różnie bywa, ale z reguły po pół godzinie zawsze zakończa transmisję sam. Chciałam takie usteczka. Wesoła, uśmiechnięta będzie moja biedrona. Uśmiecha się do was, biedroneczka. Dobrze, słuchajcie. To co? Jak ktoś chce, to może jeszcze zrobić nóżki ze mną. Jak ktoś nie chce, nie musi, bo i tak jest już piękna ta biedronka. Nóżki, bo wycinamy tutaj takie trójkąciki. Trójkąciki będą lepiej, a mogą być paseczki. Czy będzie, nie wiem, co będzie ładniej wyglądać. Zaraz zobaczymy. Spróbujemy z paseczkami.
Chyba paseczki będą ładniej wyglądać i będą prostsze do zrobienia. Także cieniutkie paseczki. U, ja nie wiem, ile teraz biedronka ma nóg. Nie sprawdziłam tego. Ktoś wie, ile biedronka ma nóg? Dobra, ja mam 1, 2, 3, 9 mi wyszło. Przyklejamy, zobaczymy. Ile wyjdzie, tyle wyjdzie nóżek. A kto chce sprawdzić, to się trzeba dowiedzieć, nie? Ile mam w sumie biedronka nóżek. 1, 2. Bo wypadło. Od spodu przyklejamy nóżki, żeby nam nie było widać miejsca przyklejenia. Zrobię tak, po trzy tutaj, trzy tutaj, trzy tutaj, trzy tutaj. Będzie ładnie chyba, co? No, przykleiło się? Tak. Ale chyba sobie muszę dociąć jeszcze nóżek. I jeszcze jedna. Dawaj z tymi nóżkami. To chyba troszeczkę jest krótsze, żeby były krótsze. To trochę jak pająk wygląda. O, Aga mi napisała 3 pary odnóży. 3 pary, aha, 3 pary, a ja mam 2, tak? Możecie jeszcze dokleić. Dzięki, Aga. A po ile te od... Ale widzicie, to nie wszyscy wiedzą, ile biedronka ma nóg. Chyba, że wy wiedzieliście. Ale chyba ma krótsze niż ja zrobiłem, co? A teraz biedronek dużo widać, już chodzą po... Po oknie często i po balkonie widzę biedronki wiosenne. Dobrze. Ja je trochę skrócę. O tak, będzie zdecydowanie ładniej. Nie będzie pająkiem moja biedronka. Jak już macie przyklejone, chcecie skrócić, to wystarczy fajnie ciachnąć i mamy. O, i zdecydowanie lepiej, ale piękna. Spójrzcie, tak wygląda moja biedronka. Taka jest stojąca, z główką zadartą. Jeszcze możemy sobie, jak macie te ozdoby jakieś, czy wstążeczkę, czy coś, możemy naszą biedronę ozdobić. Ja nie wiem, czy będę coś jej przyklejać, może jej kokardkę zrobię. Tak jak Frania robił melonik, taki kapelusik wcześniej. Też można zrobić. O, Agata, jeszcze się dowiemy, czy sobie biedronce, dzięki Adze. Po jednej, czyli łącznie 6 sztuk. Czyli moja mam trochę za dużo. Ale to nic i tak wygląda ładnie. Czyli biedronki mają 3 pary odnóży, czyli łącznie 6 sztuk. Dobrze, już sobie wyobraziłam. Czyli ja bym musiała troszeczkę zabrać, ale nie będę jej wyrywać teraz nóżek. I zrobię kokardkę. Jak macie brokat, to możecie śmiało sobie czy kropy pobrokatować, czy co chcecie, czy całą biedronkę. Ja chyba zrobię jej kokardę, bo jakoś takie kokardki lubię, a mam dużo wstążeczek. Aga biedronki wysyła nam to. Białą, żeby pasowało. Ta piosenka też się chyba wszystkim spodobała, co?
Ciekawe, kto już skończył. Trochę chwilkę pobędę, przywiązując kokardkę. Biedronki jest takie urokliwe są zwierzątka zawsze. Może masz kosmiczną biedronkę, Aga pisze. Tak, moja jest oryginalna, jak wszystko co moje. Moja jest z kosmosu. Zrobiłam sobie taką małą kokardkę, wstążeczkę, którą przykleję na mojej biedronce pod jednym czułkiem. Przy jednym czułku. Coś mi się tu postrzępiło, to jeszcze raz sobie tniemy. I to będzie koniec. Standardowo. Chciałabym zobaczyć. Tak, tu kombinuję, nie mogę ładnie przeciąć. Standardowo chciałabym zobaczyć, jak wyglądają Wasze biedrony. Dobra, jest. Przyklejam. Nie zrobię tak na środku, tylko tak z boku tym razem. I proszę o to, moja biedronka jest gotowa. Aga mówi, że jeszcze brokatem posypać. Naprawdę, damy trochę brokatu. Jaki sobie użyjemy? A srebrny. Tak, na te kropki duże. Na te kropki damy brokatu. To będzie już typowo moja biedronka, jak się świeci, jest brokatowa. Tak. Nie na całe, tylko w ten sposób. Tak. I jest świecąca i z piękną kokardą. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystkim biedronki też wyszły piękne. Jestem przekonana, że Wasze biedronki są cudowne jak zawsze. No przepiękna ta biedronka. Już się nie będę zachwycać. Skończcie sobie jeszcze raz spokojnie, jeżeli kończycie. Wyślijcie mi koniecznie zdjęcia albo wstawcie od razu. Ja też moją biedronkę zaraz wstawię. I co? Życzę Wam miłego bardzo popołudnia. My się widzimy jutro. Jak zawsze. I dziękuję Wam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Buziaki. Pa, pa.